Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jestem na tym samym polu. Jak widzicie, zostało już przeorane, więc dzisiaj będzie troszeczkę przyjemnie się chodziło. Trochę deszcz kapie, ale mam nadzieję, że nie wygoni mnie z tego pola. Dobra, zaczynam poszukiwania. A tymczasem znalazłem guziczek. Uszko jest, jak widać. Musiałem założyć płaszcz, bo trochę bardziej kapie. Uszko jest. Taki guzik. Mam jakiś ciekawy sygnał. Zobaczymy. Co to będzie? O. Niestety, papiak tylko. Mam monetkę. Tak mi się wydaje, że to będą kopiejki, tak. Ale nominału nie jestem w stanie teraz odczytać i rocznika. Ale fajna, zielona monetka. I mam kolejną monetkę. Wygląda mi to na feningi. Tak, 10 feningów. Z wroną. Rocznik 40. Powiem wam na podsumowaniu, bo nie jestem w stanie teraz rozczytać. A tymczasem wyszło coś takiego. I mam kawałek łuseczki. Wystrzelona oczywiście. I znalazłem coś w tej grudce ziemi. Jak widzicie. O, jest monetka jakaś. I co to jest? Co to może być? Słabo widać. Zielony krążek. A może po umyciu będzie widać lepiej. A stawiam na krajcary. Takie mam przeczucie. Sądząc po grubości i wykończeniu tutaj rancika. Dobra, szukam dalej, bo szkoda dnia. Na podsumowaniu się okaże, co to jest. I mam guziczek. Ciekawe, czy jest łóżko. Jest, ale wygięte. O, dobrze i tyle. Co za guzior? O. Carska Rosja. I jest stara maszynka do golenia. Wykrywacz odpoczywa. Ja też trochę odpocznę. A przy okazji sobie zjem flaczki.
Smacznego dla wszystkich. I mam monetkę, jakąś malutką. O, 1 grosz. 1839. Fajny grosik. Kurczę, prapradziadka spotkałem. Z tyłu orzeł dwugłowy, ale stan nie za super. Trochę powycierany. Ale fajna moneta. I mam kolejną monetkę. Na kopijeczki mi ona wygląda tak. Jedna kopiejka, a rok 1898. Stan dosyć ładna. I znowu zaczęło padać. Troszeczkę kapie. Mam nadzieję, że jeszcze z godzinkę wytrzyma tak, abym mógł jeszcze chodzić. Bo postaram się jeszcze dwie długości pola zrobić. Czyli w tamtą, pod bok i z powrotem. A tymczasem trafiłem taką łuseczkę. I mam kolejną łuseczkę. Nawet bicia widać jakieś na niej. Ale czy coś rozszyfruje? Chyba nie. Do końca pola zostało około 100 metrów. I będę kończył na dzisiaj. To są śmieci z tego wypadu. Jak widzicie, sporo tego się uzbierało. Wszelakie kapsle, jakaś maszynka do golenia, papiaki, inne śmieci, kawałek jakiejś łyżki czy widelca. No sporo tego. Dobra, zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu, to są efekty mojego wypadu. Jak widzieliście, trochę śmieci było, nawet powiem trochę więcej. I sporo kopania było, różnych sygnałów, a pomiędzy tymi śmieciami udało się te fanciki wykopać. Dobra, lecimy od samej góry. Jakieś łuseczki karabinowe. Tak mi się wydaje, że to jakiś wentyl. Monetki. Możliwe, że to był krajcar. Ale jest całkiem ta moneta wytarta, więc nie jestem w stanie zidentyfikować. 10 feningów. Kolejna moneta to jest jedna kopiejka, rocznik, zaraz wam powiem, 1898. Tutaj mamy kolejne kopiejeczki, dokładnie dwie kopiejki, rocznik, momencik, 1889. Guzik pruski, Rosja carska i najfajniejsza moneta, jaką udało mi się podczas tego wypadu znaleźć, to jest 1 grosz 1839 rok. Fajny grosik. Z tyłu taki orzełek dwugłowy. I co mogę powiedzieć? No, nakopałem się strasznie na tym wypadzie. W środku miejscowości jest to pole, więc dużo sygnałów wszelakich, blisko rzeki, blisko takiej miejscówki, gdzie dużo osób przyjeżdża na tą rzekę, więc wszelakich kapsli, puszek sporo było, jak widzieliście. Naryłem się jak dzik. Strasznie się umęczyłem, żeby tych kilka monetek wykopać i te guziczki dwa. Ciężka praca, ale popłaca, jak widać. Efekty nie są może za super, ale nie było takiego jakiegoś konkretnego fancika, ale ogólnie i tak jestem zadowolony. Trochę
tego jest i kolekcja w dalszym ciągu moja będzie rosła. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!